realizacja protokołu bezpieczeństwa metra. Sieć ochronna stacji wyłączona. Trala metra. Nie powiadam. Poziom zagrożenia omega. Upoważnienie na użycie zabójczej siły przyznane. Identyfikowano swój cel.
Słuchaj, nie znam cię, ale to nie twoje miejsce. Supermutanty napadły na naszych braci w rozgłośni Galaxy News Radio. Idziemy tam, żeby udzielić im wsparcia. Jeśli chcesz, możesz się z nami zabrać, ale nie wychylaj się i postaraj się nie robić nic głupiego. Jestem wartownik Lions, z Dumy Lionsa, z Bractwa Stali. Nie martw się, jesteśmy po twojej stronie, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie ma zbyt wielu bezpiecznych miejsc w ruinach, ale budynek Galaxy News Radio jest naszą najlepszą przystanią podczas burzy. Niestety ostatnio budynek dużo wycierpiał. Jesteśmy ich wsparciem, więc jeśli nie masz już pytań, musimy ruszać. Nie szukamy. Mamy już zbyt wielu rekrutów z okolicy. Większość jest niewyszkolona i za bardzo pali się do walki. Doskonałym przykładem jest nasza nowicjusz Redin. Uważaj na siebie. Jak wygląda sytuacja? Koncentrować ogień! Wszystko w porządku. Skróciliśmy cierpienie 5 mutantów. Pozostali siedzą cicho. Poproszę! Poproszę! Strzelać dalej! Posterunek jest tuż na południe. Colvin, będziesz naszymi oczami. Vargas, Redin, zabezpieczyć ten budynek. Chodź ze mną. Będziemy mieli najlepszy widok.
zamknięte, póki nie skończymy zabezpieczać okolicy. Czysto. Otwieram drzwi zewnętrzne. Mina na twojej twarzy mówi wszystko. Zastanawiasz się, kim do cholery jest ten gość i dlaczego macie to obchodzić. Przygotuj się na oświecenie. Jestem Free Dog, jockey dysków i opowiadacz prawdy. Pan i władca najlepszej radiostacji na pustkowiach, Galaxy News Radio. A ty cóż? Wiem, kim jesteś. Słyszałem o twoim wyjściu z krypty w nieznane. Jak twój drogi tatuś, co? Spotkałem go. Tak, przyznaję się do winy. Zwykle nie mam takiego kontaktu z publicznością. Dobrze wiedzieć, że ktoś słucha. To sprawia, że dobra walka jest dużo łatwiejsza. Wyobraź sobie coś, dobra? Obraz stołecznych pustkowi, kupa cegieł i skał, cała masa niczego, co? Ludzie tam ledwie wiążą koniec z końcem, żyją z dnia na dzień, walczą o przetrwanie i o jako takie warunki życiowe. No a poza tym masz tam całą masę gówna. Łowcy niewolników, supermutanci, bandyci. Wszyscy oni chcą dostać swój kawałek tortu i zamierzają wziąć go siłą. No i zajebiście. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Masz rozum po swoim tacie. Skoro wiesz, o jaką sprawę walczę, nie trzeba wyjaśniać efektów. Wyślijmy cię w drogę.
Daj spokój. Jesteś jak dwie krople wody. Był tu już wcześniej, a teraz ty tu jesteś. Nie trzeba geniusza, żeby to wykminić. Chcesz znaleźć swojego tatę, a akurat niżej podpisany wie, gdzie on przebywa. Ale jeśli chcesz wiedzieć więcej, musisz przysłużyć się dobrej walce. Mam nazwisko i talent, ale brak mi ludzi, którzy pójdą na zewnątrz i zrobią dla mnie, co trzeba. Jasne, bractwo pilnuje tego miejsca, ale nic więcej. Galaxy News potrzebuje człowieka czynu. Kogoś, kto pójdzie tam w ten dziki, niebezpieczny świat i zrobi, co trzeba. Piszesz się? Chcesz znaleźć swojego tatę? A akurat niżej podpisany wie, gdzie on przebywa. Był tu w Galaxy News. Świetnie nam się gadało. Porządny z niego gość. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, musisz przysłużyć się dobrej walce. No cóż, twój tata to jakiś rodzaj naukowca. Jakiś jajogłowy czy coś. Naprawdę myślisz, że jak go znajdziesz, to nam pomoże? No dobrze. Cieszę się, że zdajesz sobie sprawę, że życie to coś więcej niż to, czego trzeba tobie. Istnieje szersza perspektywa. Ale nie będzie łatwo. Na pewno tego chcesz? Dobrze, bo to nie będzie łatwe. Galaxy News Radio to moje dziecko. Kocham je, karmię i przewijam. Ale jest jeden problem. Nikt poza Waszyngtonem nie słyszy jego płaczu. Widzisz, jakiś bezmózgi supermutant uznał, że zabawnie będzie, jak postrzela do świecidełka na pomniku Waszyngtona. Tam, to świecące coś, to był nasz przekaźnik. A teraz to ser szwajcarski. Bez niego nasz zasięg jest bardzo ograniczony. Oczywiście, fabryka, która robiła talerze przekaźnikowe, już nie istnieje. Zrówna nas z ziemią. Znaczy się, nie zdobędziemy już takich części. To ryzykowne. Nie okłamałbym cię. Ale w twoich oczach jest coś, co mówi. Jestem tym, co słowa zmienia w czyn. Twój tata miał to samo spojrzenie. Dlatego Three Dog ci pomaga. Jeden z żołnierzy Bractwa, który tu był, wspominał o talerzu w jednym ze starych muzeów Waszyngtonu. To talerz starego lądownika księżycowego Virgo 2 z Muzeum Technologicznego. Zanieś go na pomnik Waszyngtona, żeby zastąpić zepsuty przekaźnik. I tyle. Na pewno nieźle ich dobieram. Będziesz najlepszym, co spotkało Galaxy News od dłuższego czasu. Jeśli potrzeba ci więcej informacji, to będę tu na ciebie czekał.